Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, a w dzisiejszym filmie powiem wam, jak używać komendy fill. Prawdopodobnie większość graczy, domyślam się, że zna tą komendę i działa ona w ten sposób, że zamiast jednego bloku tworzy tak jakby całą na przykład kostkę. I właśnie się tym zajmiemy, raczej każdy zna tą komendę, ale tutaj jest takich 5 opcji, które raczej nikogo nie interesowały wcześniej, a mogą być bardzo przydatne. Więc ja sobie to zresetuję. I jesteśmy na 1.15.2, ale raczej w niższych wersjach również to będzie działać. Więc jak możecie zauważyć, tutaj jest podstawą komenda fill. W tym miejscu wpisujemy pierwsze koordynaty, czyli w tym wypadku jest to ten koordynat tego bloku. I drugim koordynatem jest, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, jest ten blok, piąty blok od góry. I od tego koordynatu do tego koordynatu ma się zastąpić powietrzem, czyli tutaj wpisujemy blok, jaki ma się tutaj zastąpić, czyli przykładowo, jak wcześniej było stone. I jak widać, cała kostka się zamieniła, cały ten obszar na kamień. Natomiast pokażę wam te wszystkie tutaj opcje, których raczej nikt nie używał. I na przykład, jeśli tutaj damy destroy, a tu będą jakieś bloki, to te bloki się po prostu rozwalą i się zastąpią na inny blok, czyli w tym przypadku to jest powietrze. W wypadku na przykład, gdyby to się zastąpiło na kamień, aby to były bloki, to by również to się zniszczyło i by wypadły itemki z tego, więc to jest przydatne do takich mapek bardziej survival, coś w tym stylu, w których po prostu wypadają bloki. No i co dalej? Dalej mamy hollow. Hollow to jest takie coś, że jeżeli tu damy stone, kodowo, niby nic się nie stało, wszystko jest git. Natomiast jak widzicie, tu jest 125 bloków zawsze wszędzie, a tu jest 98. A to dlatego, że w środku jest po prostu pusto i robimy tylko tak jakby obramowanie tej kostki, która tutaj jak widzicie jest. Ja to sobie dam znowu na air. No i przechodzimy dalej. Dalej jest keep. Keep robi coś takiego, że jeżeli będą to jakieś bloki w tym miejscu, gdzieś tutaj mniej więcej, i damy na, powiedzmy, na przykład, dajmy na to oak planks, czyli dębowe deski. Jak widać, przy opcji keep zastąpiają się tylko bloki z powietrzem, czyli to, co tutaj jest, to tutaj zostało i nie zostało naruszone. Tylko że po prostu to nie działa z powietrzem, bo jak widać, tylko powietrze zastąpia ten obszar. I właśnie do tego służy replace, do tego ostatniego zaraz przejdziemy, ale najpierw powiem o replace'ie. Czyli jeśli damy jakiś blok, który ma zostać zastąpiony, replace piszemy i w tym miejscu, jeżeli damy na przykład właśnie te deski, dębowe deski, to tutaj są dwa kamienie i tutaj dwie dębowe deski. I jeśli damy tutaj oak planks, to jak widać, zastąpiło kamień na kamień z dębowych desek, czyli zastąpiło wszystkie bloki, które były dębowymi deskami. Resztę zostawiło, ponieważ jest tu opcja replace. I ostatnią opcją jest opcja outline, czyli to jest prawie to samo co opcja hollow, z tym, że wam pokazuję, jak to działa. Działa to również, że obramowuje cały obszar, z tym, że opcja hollow w tym momencie, jak dam tu jakąś deskę na przykład, jakiś blok, i to włączę, te deski zostaną przy opcji outline, a przy opcji hollow te deski po prostu znikną i się wypełnią powietrzem, więc jest to taka pewna różnica między tym. I to w sumie tyle, co chciałem pokazać z tej komendy, bo w sumie więcej nic nie ma. Ja sobie to tylko wyczyszczę. Przypominam, jeżeli macie jakiś pomysł na odcinek, z chęcią nagram, piszcie w komentarzu. Mam nadzieję, że film wam się spodobał, taki poradnik. No i myślę, że nie każdy wiedział o tych opcjach. No i ja się będę z wami żegnał. Trzymajcie się. Cześć.